jesteśmy na koncercie Kiza i wjeżdżamy właśnie do Patryszka tam na tył. No po co pierdzielimy wszystko, żeby nie mieli? Dobra, to bierzemy wszystko, w takim bądź razie. Kizersy też są nasze, no i oni tu przychodzą i nic nie mają. Kiedyś mieli, dzisiaj mają. Czyli jesteśmy na backstage'u, oczywiście gwiazdy się spóźniają, więc jeszcze ich nie ma. Wygodnie, bardzo wygodnie. Pizza jest. Tutaj proszę bardzo, kizersiki, na pewno sobie zakoszę. Taki fajny wstęp przed jutrem, bo jutro wyzwałem Patryka na sparring. Albo to on mnie wyzwał na Instagramie, także pokażę mu jutro, co mi w duszy gra. No, napala się na mocne ciosy, ale czy trafi? No nie wiem. Trzeba uważać na lewego sierpa. No nie wiem, czy mnie trafi. Ale mam taką niespodziankę, ale to się dowiecie dopiero na miejscu. Jak jest ktoś na kanale nadawczym, to już pewnie się domyśla, o co chodzi. Special for you. Widzę cel, widzę go. Odbijać się coś. Jesteś panem? Jestem. Od jutra to mój wróg. Jutro nie będzie łatwo. On waży ze 110 kg. Właśnie jednego nie przemyślałem, że chłop może ważyć 110 kg. W sumie to zapomniałem o tym. Mam nadzieję, że mnie nie połamie. Siema. Siema. Bardzo dobrze. Siema. Cześć. Szufla? Tak, czekaj, jak ten, jak wikingowie. Tak. Nie, no czekaj, wikingowie tak się tak pomyli. Jak kurwa, że miał nie wikingowie? Wikingowie. Ład, kurwa, teraz mi wybijesz. Już on chce wygrać dzisiejszy sparring w taki właśnie oto sposób, brudny można powiedzieć. On już się zaczął, ja już wiem, że go mam normalnie. To już strategicznie zniszczyć najpierw. Witam. Dobrze. Witam serdecznie. On ma jedną wspólną cechę ze wszystkimi fighterami. Wypowiada się tak, żeby powiedzieć coś i nic nie powiedzieć zarazem. Czuję, że jest forma, naprawdę, będzie chłopie. Ale ja ci przypominam, że on ma 1-0 w boksie. No z Brzoskiem przecież wygra w boksie. No właśnie, na tym odcinku. Powinieneś pomścić Brzoska jutro. Dobra, nie kombinujesz, dobra, ja wiem, kiedy ze sceny też niepokonany. Jak Robert nie ma szans. Wzrosłeś coś? Nie, to futro takie. Ja stówkę ważę. To ja mówiłem, że 110. Nie, stówka, tyle. Ja 77. Jak się chociaż raz trafię, to będzie dobrze. Jutro robimy sparring bokserski i jeszcze mam jedną niespodziankę. No dobra, a mogę być z kolegą jeszcze jednym? No pewnie. A czy wszyscy i tak przyjedziemy, no bo nie mam co zrobić. Nie ma problemu. Będą meneli. Co powiesz, to będziemy robić. Dobra, Destin coś śpiewa. On śpiewa, ja się biję. Nie obgaduj mnie. Będzie trzech do trenowania. Ja, Maciek i on. I co, ja mam się z wami? No, trzech na jednego. Mistrz kontra łysego. Przyszli mistrzowie. Nie, czekaj. Były mistrz. O, dobrze, już się nie umniejszaj, kurwa ty. Jak wczoraj pamiętam, jak w 99 twój pas nosiłem, k***a, na barku. Ale się dziobnąłeś, co? No, chyba bolało. Trochę kolorów, wiesz, kolory bolą, bo to się dziobie i to później kolor. Ale wiesz, miejsca te nieprzyjemne, to tutaj. A, tam. Ale tu cię musiało boleć strasznie. Nie, lubię. Nie? Ale ja też mam swoje sposoby na znieczulenie, wiesz. Aha, no ja właśnie bez poszedłem. No nie, no to nie ma sensu. Wjeżdżam tam. Co oni tam śpiewają? Kizo. Wiem, który to. Dawid, jak zaraz będziesz śpiewał, będziesz tańczył. No wiem, że. Wiecie, dlaczego Kiza jeszcze nie ma? Bo ma tremę. Każdy dzień to nowe święto, wybacz, gdybym nie odbierał. Halo ziemia, jak ręce interwały. Jak mówiłem o sukcesie wtedy, no to żeś mi przerwał. Całe życie w dresie, dusza ubrana w kevlar. Z prostytutkami, na hejka, z psami na bakier. Pato, celebryta raper. Tak, ale po prostu idę tam, jeszcze robię salto. Pan wyliczył uniwersum, bo dzisiaj okazuje się jeszcze drugi naprawdę talentowany sportowiec, zanim wystąpi, zagra za numer. I teraz tak, słuchajcie, zanim go zagramy i zanim go zapowiem. Cywilistu największy p***a koło w historii tego kurwa klubu, rozumiecie? Robimy to. Dawajcie, robimy pogo. Moim hyperem na tym numerze będzie Robert Ruchała, zróbcie za nim hałas. Mam nadzieję, że mi nie b***** jakiegoś sierpa w trakcie grania tego. Spokojnie. Witam wszystkich serdecznie, witam Kraków, jedziemy z tym. Lecimy! Wszyscy skaczą i no biznes! W moim mieści się kręci biznes! Poko! Ludzie palą fury, nie mam kapcie, no to wykładamy w armacie! Poko! Wszyscy skaczą i no biznes! W moim mieści się kręci biznes! Ludzie palą fury, miało kapcie, no to wykładamy w armacie. Wszyscy skaczą i drą biznes, w moim mieście się kręci biznes. Ludzie palą fury, miało kapcie, no to wykładamy w armacie. Wszyscy skaczą i drą biznes, w moim mieście się kręci biznes. jakieś wariacik, naprawdę. Było salto, było pogo, było wszystko Kraków, jestem spełniony w 100%, naprawdę. To było niesamowite. Zróbcie hałas dla tego wariata, naprawdę. Bardzo dziękuję. Naprawdę miałem lekki stresik, ale jak tu wjechałem i zobaczyłem was, musiałem dać radę. Także jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Trzeba się darwać. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Weź to taksi, już i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bum bum, brakuje cię tu. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Weź to taksi, już i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bum bum. Dobry? Sorry, ale jak ktoś mi mówi, że kogoś to jest blisko, to nie jest blisko. Witam. Ale się ciężko jeździć, człowiek po tej szkole. Saka. O, witam! Ja ci powiem tak, żadna siłka dzisiaj. Stajesz na worku. Siema, no. Cześć. Jak tam? Witam! Ty, a co ty robisz? Przebieraj się z tym. Dawaj DJ! Ty, ten gość nigdy był na drinku, to wiesz, nigdy wyszło. No i właśnie. Ja ci powiem tak, afterek się troszkę przyciągnął, mało jest siły trochę z mojej strony. Ja to w ogóle dałem wam fory i zrobiłem trening rano. Szczerze? Ja już ich złamałem szatni, psychicznie. No, śmieją się, ale oni nie wiedzą. To jest śmiech przez łzy. Ja do końca wierzę jeszcze. Damy radę, wszyscy damy radę. Fajna salka, fajnie to. Przyjemnie? Przyjemnie. To tylko wygląda przyjemnie. Czyli dzisiaj jest nas raz, dwa, trzy, cztery. Wielu za pół polisz. 3,5. Dobra, ty zrobisz na worku? To jest. Manowić ci trzeba na worku. Dobra, co, lecimy, nie? Już tam rozrzewka jakaś. Nie no, widok przegłowego tutaj to po prostu nagradzam wszystkie k***bule. Żeby chociaż trzeźwy był. Co za łyseczka? Ja już skończyłem. Wykamy na razie, zero siły, rozruszam się. Przechodzisz mnie? O! Już? Wybieram rękawice, może się napić. I kubeczki. Jest dobrze. Coś tam się poruszałeś, ale wszedłeś. Szacun. Bo? Zrobimy sparing. Wy też możecie, obok nas. 2 minutki. Chcesz ja mam popykać? Tak. O Jezus, no dobra. Ale to jest tylko jedna runda. No nie, no dobra, spróbuję. 2 minuty, a potem niespodzianka. 2 minuty za podwójną dam radę. Ja będę skakał, ja będę stał, zaliczył. Ty skacz. Ja obieram szczelę, bo będę się bił z gościem, co waży stówę. 79 kg dzisiaj rano. Pekanka, tak? Nie no, serio, nie. DJ, czy jesteś w stanie liczyć 2 minuty? Ale gdzie zamów? A bo umrę. 10. Dobra, koniec. Dziękuję. Nie no, gdzie kurwa, człowieku. A to jestem zawolony. Ale mnie zajechał. Jeszcze nie spodziewałem. Taka? Zobaczysz zaraz. Tym budycarzem to nie było przyjemnie. Najpierw trzeba od budyca z tą złapać. Dobra. Więc tak. Druga niespodzianka. Jest taka, że będzie wyzwanie, ale ty w strojach. Będzie przy tym profesjonalny sędzia. Zapraszam sędziego. Sędzia będzie panu. Podgrzać wam talerze. Sędzia będzie na mnie. Ubieramy to w dwóch. No i kto kogo wróci? Punkt. Jak to wejdę? Tak. Tak, nie przestaję zaskakiwać. Ktoś mnie ten? Nie chcę tego powiedzieć. Potrzebuję, żeby ktoś pomógł mi. Żeby ktoś cię zarył po prostu. Chciałeś to powiedzieć, stary. Chciałeś to powiedzieć. Ale jest twarde. Chyba. A! Kurwa. Do 3. No co panowie, lecimy z temacikiem. Tak! Męża to, nie? No co ty? Patrz! Do 5 rund byśmy przedłużyli, co? Do 5? Chyba do 5. Ja do 5! Ja nie mogę wstać. Jest! Ja pierdzielę. O, przepraszam. Ja odwołam ten koncert w Warszawie może. Dobra, idę. Dużo w tym ćwiczysz? Nie, właśnie. Będzie rewanż. Będzie rewanż. O. Zakontraktujemy nowy. Tak. Połóż mi wstać. Ale gorąco. No nie tak k***a. No wstać se k***a. Do siebie, do siebie. Jaki zawzięty k***a stoi. Do siebie. W lewą stronę, w lewą stronę. O. Nie było to, kurwa. Do ciebie. Nie do przodu. No teraz. O! 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 Ja pierdzielę, nie wiedziałem, gdzie jestem. No dobrze, żeś to zrobił. Dobra, na siodem to. Bardzo dziękuję. Wygrana moja. Remis. Chodź, do werdyktu. Tak więc proszę państwa, aż zamknę mikrofalę. Wyje! Is! Tak się mówi remis. Draft! Nie! Draft!